Hejo. Witamy Was w najnowszym vlogu. Dzisiaj jest dzień specjalny, mamy 21 stycznia. Czyli naszą rocznicę, tak. Już siódmą. I z tej okazji... Bardzo się pamięta, z tej okazji bardzo mi się oświadczy. Idziemy na sushi. Wszyscy na live mówili, że no jak po 7 latach nie wyciągnie pierścionka, nie żartuję. Idziemy na sushi. Idziemy na sushi. I zabieramy Was ze sobą. Kanał straci sens, idziemy na sushi. Na godzinę! Jestem bardzo głodna. I najpierw muszę coś jeszcze zjeść. Co to jest za kanapeczka? Pani mówiła, że to jest sznycel? Sznytka. To jest w środku? Znaczy to jest kurczak i szynka. Nie, kurczak chyba sam. Prosiłem o kurczaka. Ona mówi na to sznytka. O, nie sznycel, tylko sznytka. Nie wiedziałem, co to jest, musiałem im pokazać. To jest z Orlenu. Bo tankowałem i ci wziąłem. Czyli sobie zjadła. Dobre? Tam chodzę, tam jestem codziennie. To był Uniwersytet Rzeszowski. Pozdrawiamy Rzeszów. Nikogo nie byliśmy dzisiaj tutaj. No może jeszcze szybko tak? Na deser. Najlepsze sushi w Rzeszowie, które gorąco Wam polecamy, to Hoshi Sushi w Millennium Hall. Ma taki osobny budynek, jest bardzo fajnie, tam jest bardzo miła obsługa i pyszne sushi. Naprawdę mua. Najlepszy. Tak. Z okazji 7 rocznicy naszego związku, to jest 7 rocznicy, tak się mówi, naszego związku, ogólnie 7 lat jesteśmy już ze sobą, no i chcielibyśmy przedstawić Wam nowego członka naszej rodziny, czyli ja, Iza Kot i Maciek. To jest nasz wspólny prezent. Wspólny prezent na rocznicę. Masz rzęsę. Mam życzenie, że właśnie się chyba spełniło. Och, już, tak szybko. No, tak jak i zapowiedziała, to jest wspólny prezent. Warto wspomnieć, że to miała być niespodzianka i ty to zorganizowałeś, ale ja jak zwykle się o wszystkim dowiedziałam. To miała być niespodzianka, właśnie, tak jak i to mówi. Miała być niespodzianeczka, ale miałem po prostu go dać jej, jak jedliśmy sushi, tak jak wcześniej widzieliście, ale... Dowiedziałam się wcześniej. Bo Iza jest tak dociekliwa, że niestety leciały mocne oskarżenia i trzeba było jej powiedzieć, że Iza, to dla twojego dobra kupiłem Maćka. Ciężko jest mi zrobić niespodziankę, dlatego Bartosz będzie mieć ciężki okres, ciężki czas, jak będzie chciał się kiedyś w przyszłości oświadczyć, o ile będzie chciał. Bo naprawdę zaskoczyć mnie i zaplanować coś za moimi plecami jest... To musi nic nie kosztować. Bo mam wspólne konto. Zero maili, zero Facebooka, zero kontaktu, telefonów, SMS-ów. Po prostu trzeba to załatwić. Przy okazji idziecie sobie do sklepu, idę po bułki na przykład i nagle ktoś do mnie podchodzi, mówi, że jakiś wyjazd i w ogóle czy ja chcę. Mówię, że spoko, tylko zero kontaktu, zero niczego, proszę zorganizować i jadę. To wtedy będzie niespodzianka. Dla Izyni. No, ale mimo wszystko i tak się cieszymy, że jest Maciek. Daję ci tę przyjemność, bo wiecie jak bardzo, nie widać mnie, wiecie jak bardzo Bartosz jest amerykańską dziewczyną i kocha. Apu. To chyba teraz pora dla mnie zainwestować w nowy telefon. Tak samo z jabłuszkiem, żeby było wszystko kompatybilne. To będzie chyba miniaturka. Amerykańska dziewczyna w swoim naturalnym środowisku. Co?
kot chce wyjść, czy co ten kot? Kodzie! Tak się prezentuje nasza baza. Tutaj sobie zrobiliśmy miejsce, strefę do oglądania Riverdale. W końcu mamy czas, żeby obejrzeć ten nowy odcinek. Tam w tle Bartosz otwiera wino i ja dostawałam od was masę snapów i spoilerów, jeśli chodzi właśnie o ten serial, ale nie oglądałam ich. Od razu jak widziałam znajome twarze, to od razu wyłączałam i teraz mogę sobie spokojnie zobaczyć. Jak tam, Bartosz? Ulala. Smakuje jak szampan. Party pop. Party pop. Brzoskwiniowy party pop, tylko trochę alkoholu. No, troszeczkę rzuć na alkohol. I tutaj mamy pyszności na dzisiaj. Popcorn, chipsy. Do chipsów solonych mamy guacamole. I tutaj coś na słodko. No i tutaj też mamy nasze słodycze. Więc zabieramy się za oglądanie. Życzcie nam miłego wieczoru. Kadek, chcesz ci jeszcze pokazać też? Tak? Życzysz nam miłej rocznicy, kocie? Życzysz nam miłej rocznicy, kocie? 7 lat, a ty jesteś z nami? 3. 3 lata jest z nami? Czwarty rok się zaczął. Ulala, tak, kotek już jest długo z nami, tak? Tak. Taki ma kotek brzuszek. A mam jeszcze jedno takie małe ogłoszenie, ponieważ nasze ostatnie wspólne Q&A miało miejsce kilka miesięcy temu i było to pierwsze i jedyne Q&A, które się pojawiło na tym kanale, gdzie się przedstawialiśmy i mówiliśmy takie podstawowe informacje o nas, nie tak było? Tak, tak, tak. Dlatego teraz możecie zadawać pytania w komentarzach i będziemy na nie odpowiadać. Na pewno wybierzemy parę pytań i odpowiemy na nie w kolejnym Q&A. Już pytania nie mogą być już bardziej zaawansowane, nie takie podstawowe, bo te podstawowe to macie w tym pierwszym Q&A, do którego właśnie odsyłamy was. Tutaj tam podlinkujemy? No dlaczego nie tu? Tutaj zawsze się linkuje. Nie. Jeśli chcecie nas lepiej poznać, to zachęcamy do zadawania pytań tutaj teraz w komentarzach.